Ekonomia, kapitał, gospodarka. W magazynie KG w trzeciej części o 9.43 należą się Państwu informacje rynkowe. WIG 20 na zero. W tej chwili 2801 punktów. Tak to wygląda na WIG 20, indeks spółek największych na giełdzie. Frank po 3,22, euro 3,96, dolar 2,72, funt po 4,38 groszy. To jest magazyn KG. Maciej Głogowski, witam ponownie. Przypominam, w naszym studiu pani Joanna Solska, pan Ryszard Holzer, pan Piotr Kuczyński. Państwo wiecie o tym, pamiętacie, że zaczęła się w Polsce nowa epoka, nie tylko prezydencji, ale epoka oświadczeń. Jestem strasznie zafascynowany tym tematem. Epoka oświadczeń. Będziemy teraz oświadczać, a państwo będzie nam wierzyć. Co oświadczamy? A, że my będziemy oświadczali. My się będziemy oświadczali. Że nam się coś należy, albo nie kłamiemy. Że coś mamy, że nie kłamiemy, że będziemy usiłowali. Jesteśmy, na pewno będzie sporo tych nieprawdziwych oświadczeń na początku. Nie, trzeba obywateli nauczyć, że po prostu się nie opłaca składać fałszywych oświadczeń. Że za to są kary. Jak są kary. Tak, nie może być tak, że mi się udało. Raz, tak drugi, jest. Trzeci. No bo to będzie katastrofa. A ja wierzę ludziom i mnie się wydaje, że jeżeli państwo wykazuje ludziom jakieś zaufanie, to obliguje. A jaki był opór, żeby państwo to wycofało? No był opór, bo zawsze było inaczej. Społeczeństwo jest nauczone od dawien dawna, można sięgać do zaborów, prawda? Bo tak zazwyczaj się sięga. Oszukiwania władzy. Władzę trzeba oszukiwać. I obawiam się, że na początek będzie trudno, ale to trzeba edukacyjny wysiłek. I wyrywkowo sprawdzać. Prawda? Wyrywkowo sprawdzać i jak najczęściej sprawdzać na początku. Niestety trzeba sprawdzać. Trzeba nauczyć społeczeństwo. Wiecie, to jest jakiś kawałeczek takiego rozmontowywania całego skomplikowanego systemu, który powoduje, że Polska jest tak nieatrakcyjna pod względem prowadzenia biznesu, tak. No dobrze, że coś się rusza. No. Ja, oczywiście, że zadziała. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że zadziała. Nie, to jest ważniejszy krok, przepraszam, bo tutaj będę bluźnić, niż prezydencja. Bo tak, to jest wielka epoka i koniec pewnej epoki, że państwo z definicji nie ufa swoim obywatelom. Bluźnimy, bo pewno wszyscy tak uważamy, to jest ważniejsze niż prezydencja. Nie, no ja myślę sobie, że tak długo o tym, tak dużo o tym rozmawialiśmy i tak dużo było oczekiwań i tak wiele lat na politycy byli na to namawiani, że w końcu może coś pozytywnego się stanie. I mnie za każdym razem przychodzi taka myśl, niechcący, zupełnie muszę wrócić jeszcze raz do polityków, że zobaczcie, przecież takimi właśnie rzeczami, które ułatwiają ludziom życie na co dzień, władza powinna zdobywać swoje punkty, a nie jakimiś zajmować się rzeczami, którymi nikt nic nie rozumie. Przecież to są rzeczy najbardziej pożądane przez ludzi. Ale do tego też trzeba dorosnąć. Ja się zgadzam z panem Piotrem, że nie wszyscy dorastamy do tego. Jak ktoś mnie obdarza zaufaniem, to nie kłamie, nie oszukuje, nie wyciągam ręki po zasiłek, który mi się nie należy. Jeszcze bym dodał, że takie kraje, słuchajcie, ze sprawną, bo to gdzieś na samym końcu jest pytanie o sprawność biurokracji, administracji państwowej. Te kraje z naprawdę sprawną administracją, kraje skandynawskie, Wielka Brytania, no to są kraje, które hodowały sprawny aparat administracyjny 100 lat, 150 lat, 200 lat. No my jesteśmy na samym początku tej drogi tak naprawdę. A myśmy się cofnęli przecież. No, ja oczywiście pamiętam, jak rozmawialiśmy o służbie cywilnej od początku lat 90. Jak miała powstawać kadra z tej szkoły administracji publicznej. Po czym zarządów PiS to wszystko cofnięto i powstał zasób kadrowy. Państwowy zasób kadrowy. Tak. Czyli wymagania o wiele mniejsze wobec urzędników i teraz niewiele się zmieniło. Wiecie, tak, jeżeli wprowadza się oświadczenia, to trzeba brać również pod uwagę to, że powinny być wzmocnione te kadry sprawdzające. I to bardzo, i to powinny być bardzo odpowiedzialne. Ja mam kuzynkę w Australii, która kiedyś tam pracowała w Urzędzie Pracy i opowiadała, jak wyłapują tych, którzy oszukują, siłują sobie wziąć zasiłek dla bezrobotnych. To jest nasza policja, to jest nic w porównaniu do nich. My sobie nie zdajemy sprawy, jak to ostro jest traktowane i jak tam jacy fachowcy tam pracują. To właśnie... Ale to do tego trzeba i wynagradzać, skąd te pieniądze. Do tego trzeba ludzi. Nie, trzeba ludzi, skąd. No, to ale jest to problem. Powinna być służba cywilna, czyli armia urzędników, która się nie zmienia po każdych wyborach. U nas po każdych wyborach te zmiany sięgają coraz głębiej, więc skoro przychodzą koledzy, a nie wykwalifikowani urzędnicy. Bo było mnóstwo ludzi, która organizowała kampanię, nosiła ulotki w swoich miastach. I trzeba im podziękować. Szukała ludzi, żeby przyszli na spotkania, no i trzeba im wszystkim podziękować, zapewnić. Przecież po co oni to robią? Dla idei? To mamy odpowiedź.
No dobrze, dobrze. No to jest oczywiście jedna sprawa. O prezydencji rozmawialiśmy, ja jeszcze Państwa zachęcam, żeby spojrzeć na bardzo ciekawą prezentację o prezydencji na tok.fm.pl. Tam jest szeroko, opisujemy między innymi od podstaw, czym jest prezydencja, czym się zajmuje i jakie powinny być z tego skutki. Największa transakcja w tym roku, największa transakcja na rynku telekomunikacyjnym. Zygmunt Solorz Jacques ma plus i wyszedł na plus, bo kupił Polkomtel, który sprzedał PKN Orlen, KGHM Polska Miedź, brytyjski Vodafone, PGE i Węglokoks. 18 miliardów złotych, to jest absolutnie... Mogę powiedzieć, co mi się wydaje w tym najważniejsze, bo myślę, że w tym wydaje perspektywicznie, jako szansa. Nawet nie ta gigantyczna suma, za którą Solorz kupił. Choć i tak ona robi wrażenie. Choć oczywiście ona robi wrażenie. Natomiast ja bardzo liczę na tę transakcję, liczę na to, że Solorzowi się uda to, co zapowiada, czyli stworzyć sieć szybkiego internetu. Dlatego, że jesteśmy jednym z najmniej zaawansowanych, najbardziej pozostających w tyle krajów w Europie, jeśli chodzi o ten zasięg i szybkość internetu. I to się odbija na dużych kawałkach Polski, cywilizacyjnie już w zasadzie. To wiadomo, że to jest spuścizna po specyficznej transakcji, jaką była sprzedaż Telekomunikacji Polskiej. To już jakby ten wątek, nie ma co go rozwijać. Natomiast no, myślę, że jest to duża szansa po prostu, jeśli to wyjdzie. I to jest prawdziwa prywatyzacja, bo niby Polkomtel był firmą prywatną, ale jego udziałowcami w większości były firmy państwowe. I teraz te firmy państwowe doszły do wniosku, że Polkomtel, żeby się mógł rozwijać, wymaga ogromnych inwestycji. One inwestować nie chciały, a już przestał być tą kurą znoszącą złote jaja. Rynek już się tak nie powiększa, więc to jest nowy etap rozwoju tego rynku. I ja bardzo kibicuję Solorzowi z jeszcze jednego powodu. Mieliśmy ideę jako operatora telefonii komórkowej. No to panią redaktor boli, zaraz usłyszycie. Znaczy boli, no wolałabym, żeby Polska miała więcej swoich marek. Potem był Orange. Naturalne, że właściciel marki bierze pieniądze za jej używanie. Mieliśmy erę polską, teraz będziemy płacić licencję za używanie logo T-Mobile. Mam nadzieję, że plus się nie zmieni i dalej będzie polską marką. No tak, to jest też jeden argument, który warto tutaj... Nie mamy dużo marek, naprawdę. Nie mam nic do dodania, w zasadzie trzymać trzeba kciuki, żeby panu Solorzowi się udało, żeby... Zgodę musi wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Żeby dostał zgodę urzędu i żeby to wszystko poszło w dobrym kierunku, żeby rzeczywiście marka była w dalszym ciągu polska. Nawiasem mówiąc, może nie a propos, ale a propos z kolei T-Mobile. W dalszym ciągu na moim prywatnym telefonie wyświetla się era. Nawet do nich napisałem. To jest kompromitacja. Walą dziesiątki milionów złotych w takie kampanie reklamowe, a abonentowi wyświetla się era, a nie T-Mobile. Co zamienić? Oni mi odpowiedzieli, że to wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Ale odpowiedzieli, korporacyjna. Muszę panu zbroić w cierpliwość. W przyszłym tygodniu debiut JSW. Jaki to będzie debiut? To jest pytanie do pana Piotra Kuczyńskiego. Powinien być niezły. W tej chwili sytuacja po tym ratunku Grecji, o której zauważcie, nie powiedzieliśmy ani słowa praktycznie, prawda? Już tyle zostało powiedziane. Więc nastroje się zdecydowanie poprawiły. Jest szansa na tą tak zwaną letnią hossę. Jest szansa na rynkach światowych. Z różnych powodów nie będziemy tutaj tego omawiali. W związku z tym powinien być niezły. Cena została obniżona na 136 zł z tych 146, no bo akurat cena była ustalana wtedy, kiedy były duże zamieszania, więc w związku z tym wiadomo, że inwestorzy duzi to wykorzystali. Powinien być zysk, może nie olbrzymi, ale powinien być zysk na tych akcjach. W dalszym ciągu twierdzę, to nie jest żaden akcjonariat. Obywatelski właśnie, ale po prostu ludzie traktują to jako chwilową, krótką lokatę przynoszącą więcej niż lokata roczna. No i tyle. Z jakiegoś punktu widzenia, jeśli chodzi o JSW, podobnie jako inne spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, to może być niezły deal, no bo wiadomo, że jeszcze przez parę lat... Dopóki węgiel koksujący jest drogi. To też, ale chciałem powiedzieć, że jeszcze przez parę lat, też dopóki będą kłopoty budżetowe, to oczywiście, że Skarb Państwa będzie wyciskał dywidendy z tych spółek, ile się da, a tym samym ci, którzy będą mieli akcje, no to tę dywidendę też dostaną. Tak jest. No to czekamy na debiut. Debiut jest planowany na 6 dzień lipca. To jest w przyszły wtorek. Zobaczymy, co się wydarzy.
zdziwienia. To jest czas na zdziwienia w magazynie KG. Ja bym wolała, żeby to były wkurzenia. Ponieważ no mnie ostatnio wkurza, Polaków w ogóle wkurza kolej. Jest okres wakacji, więc tej kolei korzystają najczęściej. Wczoraj czytam informację, że jak się pociąg spóźni ileś tam, to będziemy się mogli starać o zwrot 25% czy iluś za bilety. Ja się pytam, co ma z tego wyniknąć? Jeśli kolej będzie zobligowana dopiero wtedy, kiedy nam zwróci część pieniędzy i podwyższy ceny biletów, żeby jeździć szybciej, no to ja poproszę, żeby ona już teraz jeździła szybciej. Natomiast chciałam zauważyć, że nad polskim morzem może być marne lato, również z tego powodu, że jest ciężko dojechać nad to morze. No. Nie ma dróg. Pogoda jest ładna. Cóż, ja na ten temat nic nie mogę powiedzieć, mam inne zdziwienia. Inne zdziwienie. Widzicie, od wielu tygodni mam już to zdziwienie, żeby była jasna sprawa. Zdziwienie na temat walki o ulżenie ciężkiej doli kredytobiorców we frankach. Prawda? Tak. I mam zdziwienie. Od razu proszę brać pod uwagę, że ja będę lekko kpił. Więc ja twierdzę, że jest to nieuczciwe podejście ze strony polityków. Tak dbają o tych frankowiczów, a dlaczego nie dbają o mnie? O ja jestem złotowiczem. Tak. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy o 1 punkt procentowy. Mnie... Chce pan dopłatę. Jasne, no. Należy się. Jeżeli im się należy, to i mnie się należy. No, nie, no kpię, ale słuchajcie państwo, naprawdę każdy wiedział, co podpisuje. Każdy wiedział, co podpisuje. No. Ale ja pamiętam dyskusję w TOK FM. Na temat tej rekomendacji KNF-u, która ostrzegała, to było kilka lat temu, przed braniem kredytów w walutach obcych. I ja pamiętam, nie będę wymieniać nazwisk, ludzi, którzy byli za tym, że jest to skandal, bo jeśli ja chcę podnieść ryzyko kredytu w walucie obcej, to państwo nie ma prawa mi tego zabraniać. Skoro tak, to państwo, czyli inni podatnicy, za chęć mojego brania ryzyka nie powinni płacić. Jasne, powinno to być moje ryzyko, prywatne mniejsze ryzyko. Mniejsze spłaty, proste. Oczywiście. No. Zwłaszcza, że przez kilka lat ci, którzy brali kredyt we franku szwajcarskim, zarabiali na tym kredycie, bo był niżej oprocentowany. Dalej podobno zarabiają, tak. Bo tak się, takie są wyliczenia. Chciałem powiedzieć, że według różnych wyliczeń to do dzisiaj jest w najgorszym razie nie tracą. Znaczy stracili w sensie, że kredyt jest teraz wyższy niż wartość mieszkania, które mają. No ale jako, że to się bierze na 20 czy 30 lat ten kredyt, więc jeszcze pewnie parę razy się to oczywiście pozmienia. Natomiast spłaty, raty kredytowe miesięczne są mniej więcej podobne albo i stale nawet niższe. I naprawdę w tym pogoni za tym szukaniem głosów politycy po prostu, no powiem brutalnie, oszaleli. Oszaleli. Ja. Naprawdę to dążenie, żeby pomóc tym frankowiczom i zapominać o drugiej, takiej większej nawet puli złotówkowiczów, to jest bezkompromitacja. To właśnie przypominamy. Dzisiaj będzie też, zdaje się, procedowana ta ustawa Platformy Obywatelskiej o kredytach. Oni chcą, by można było przynosić franki, ale także dla tych, którzy już mają kredyt. To skądinąd nie jest złe rozwiązanie, więc to jest taka poprawka. Tak. Muszę wrócić do drugiej... Czemu banki jak na razie utrudniają? Drugiej części magazynu EKG, bo tutaj jeden ze słuchaczy napisał do nas na Facebooku, odpowiadając na mój apel, pan Piotr, chciał pan przykład błędów polityków. Pan Rostowski powiedział, że za PiS minimalna płaca była 960 zł, a za ich 1500, że nigdy nie było takich wzrostów. To kłamstwo. Nigdy nie głosowałem na PiS, ale za ich rządów w ciągu jednego roku wzrost płacy minimalnej był z 960 zł do 1120, czyli około 150 zł. A w zeszłym roku rząd olał Komisję Trójstronną, tu cytuję, i zamiast ustalonego 1406 przyjął minimum narzucone na ustawę 1386. A w przyszłym roku będzie 1500. A w przyszłym roku będzie 1500. No i te liczby akurat wszystkie się zgadzają. Zgadza się. Pan minister Rostowski jedną rzecz przesunął do przodu, a drugą... Zmanipulował, no to jeżeli tak, to tak. Tym bardziej prosimy o kolejne tego typu przykłady. Ja mam jeszcze jedno zdziwienie, muszę się z wami podzielić, bo chciałem się zapytać, czy to jest waszym zdaniem zgodne z logiką i kodeksem, to trzeba będzie jeszcze sprawdzić. My to postaramy się jakoś ustalić. Robiliśmy tutaj, upoważnił mnie Jacek Żakowski, żeby się powołać na niego, taki wspólny przegląd prasy rano, jeszcze zanim weszliśmy do studia, każdy na swój program. Jacek, przeglądając nasz dziennik, znalazł takie ogłoszenie. Księgarnia naszego dziennika w Krakowie zatrudni pracownika i tu są oczekiwania od kandydatów. Posłuchajcie, wyższe wykształcenie, mile widziana znajomość języka angielskiego, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, optymizm, dyspozycyjność i zaangażowanie oraz stały czytelnik naszego dziennika.
I co ciekawe, jak to będą sprawdzali. No właśnie. No będą odpytywać tekstu. I czy to jest w ogóle zgodne z jakimś prawem, kodeksem, nie wiem. No nie jest to seksizm na pewno. Nie jest to seksizm. No nie jest to, prawda. Ageism, nic z tym rzeczy. Nie, no to jakby naturalne wymagają. Chcą człowieka, który wie, co sprzedawać. No co swojego chcą. Jak zachwalić swój talent. No to macie rację, rzeczywiście. Ryszard, ostatnia szansa na zdziwienie. No nie jestem do końca przygotowany, ale tak szybko rzucając to mogę powiedzieć, że mnie tak dziwi, tak naprawdę w tym tygodniu zdziwiła jedna rzecz. To znaczy bardzo małe echo, relatywnie małe echo, jakim odbiła się wiadomość o znalezieniu przez PGNiG, przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ogromnych złóż gazu ziemnego, podwajających nasze zasoby. Oczywiście to jakoś tam były czołówki, ale w porównaniu z ogromnym halo, jak jest wokół gazu łupkowego, który jest całkowicie palcem na wodzie pisany, bo nie wiemy, czy jest, ile go jest, ile będzie kosztowało wydobycie, jakie to będzie miało negatywne skutki ekologiczne. To na ten temat komentarze prasowe wskazują, że to może być w ogóle jakaś hucpa. A może być w ogóle jakaś hucpa, dokładnie. A tu jest bardzo konkretna rzecz, która podwaja. Znaczy, i dlatego podwyższa się cenę gazu. Znaczy, to jest, słuchajcie, siedmioletnie mniej więcej nasze wydobycie, dobrze, tak, więcej siedmioletnie nasze spożycie, zużycie gazu. Więc to gigantyczna, bardzo ważna wiadomość. Tak, rozmawialiśmy nawet na ten temat. Ja tylko mówię, że zdziwiło mnie właśnie, że to tak przeszło gładko, bo się wszyscy czujemy posiadaczami tych 5 bilionów metrów sześciennych gazu łupkowego. Tak przeszło gładko, ale w Radiu Tok FM sporo można było na ten temat usłyszeć. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Pani Joanna Solska, Tygodnik Polityka. Pan Ryszard Holzer, Tygodnik Wprost. Dziękuję, i pan Piotr Kuczyński, główny analityk Xenion Doradcy Finansowi. Dziękuję bardzo. To wszystko w magazynie EKG. Kolejne wydanie naszego programu w poniedziałek po godzinie 9.